Po stronie lewej w kolorze czerwonym jest Elazer. Mapa to Overgrowth. Jego przeciwnik w dniu dzisiejszym co najmniej inny jak Marine Lord. Więc TVZ przed nami. Marine Lord wygrał dzisiaj z Daną 2 do 1. Szkoda trochę, że wygrał z Daną. Byłem smutny z tego powodu. No ale cóż, życie tak to czasami w życiu wygląda. Jeszcze raz przepraszam najmocniej, że nie było mnie przez chwilkę. Niestety musiałem przyjść przywitać się tą ładniejszą moją połówką, ładniejszą 07. Jestem 03, jestem 07, jeżeli chodzi o wagę pod tym względem. No i dobra, jest armory w połowie już przygotowane, heliony w przygotowaniu do tego wszystkiego reakcji i czekamy na starport, więc Marine Lord będzie grał tą swoją chyba agresję po raz kolejny. Helion, Hellbat. Otwarcie zupełnie jak w pierwszej grze przeciwko Danie. Dokładnie też na tej samej mapie, tylko różnica była, że Dana był u góry, Marine Lord był u dołu. Marine Lord jest reprezentantem teamu Millennium. Jest oczywiście z Francji. No byłoby bardzo szkoda, gdyby laser padł na coś takiego, ale im więcej Queenów, tym lepiej. Banelingness przyda się do obrony przeciwko Hellbatom. Przeciwnik będzie musiał to bardzo mądrze rozstawiać, ale mnie najbardziej... O, Lingi w środku? Nie, ale zobaczyły dużo, zobaczyły wszystko, co musiały zobaczyć i w tej chwili na pewno już są zadowolone z dalszego przebiegu tej zabawy. Ja zapomniałem jeszcze na głupim Twitterze dać info o tym, że jest kolejny mecz Polaka. Bane skończył robić 10 lingów również. Czwórka Bane'ów, Hellbaty, jak już powiedziałem, będą upierdliwe. Banshee będzie, ale opóźnione. No i trzeba doczekać do tych Banelingów. Pierwsze szuki za chwilę będą gotowe. Nie zdąży Marine Lord posplitować tej armii. Za chwilę to rozstawi pojedynku. Dobre połączenia. Ale mało tego wszystkiego widzę tutaj jest, chociaż wystarczy do wyczyszczenia. Wystarczy do wyczyszczenia, wystarczyło do wyczyszczenia. A ile Queenów padło? 3 sztuki, więc byłoby dobrze, żeby spory się pojawiły. Nie miał tego Dana w poprzedniej grze właśnie na Overgrowth przeciwko Marine Lordowi i to go kosztowało dużą ilość dronek. To trzeba przyznać, to go kosztowało za dużo. Dobra, spor, niech sobie będzie. Spory dostawione, tym razem jesteś Spire. Czasami jest tak śmiesznie ukrywane Spire właśnie w linii wydobycia. Ktoś może pomyśleć, że to może być Spine, ktoś może powiedzieć, że to będzie spor. Od tak po prostu ukrywamy, więc Mutaliski plus jeden do ataku u Marine Lorda, więc mech pełną parą, trzecia baza w przygotowaniu. Byłoby zabawne, gdyby Polakowi udało się tam wbić do środka, ale to raczej mało prawdopodobne. Bane, no jednak bije się do środka, coś się rozsadzi, więc to jest zawsze dobrze, jeżeli uda się coś takiego zrobić. Jeszcze wbił się do środeczka częścią tych lingów, ale trzeba było tam gdzieś dalej wbiegać. No ważniejsze jest to, że trzyma przeciwnika na odległość, próbuje kłaść sobie w ten sposób czas, ale kolejna porcja helionów będzie tu wjeżdżała, tego jest dużo, trzeba się zastawić, Spire będzie za późno, Banelingi są tworzone. Ciekawe, czy to się zmieni w Hellbaty. Tak też jest, to są Hellbaty. Lingi u góry nic ciekawego nie zrobią. No i trzeba doczekać do tych mutali, ale to jeszcze 12 sekund. Jak te Banelingi? Mało. 5 Bane'ów mało, tym bardziej, że jest podwójny Banshee. Spor gdzieś czekał. Larwy dodane. Ucieka bez 10. O, ładne połączenia! Zostanie tego niewiele. 4 sztuki tylko. Kolejne Bane'y. I uda się obronić przed tym atakiem, chyba gdzie są Bane'y, dawać Bane'y w dół. No, nie ma strat ekonomicznych Polaka, to jest plus, to się chwali Overseer. I teraz tylko czekamy na te pierwsze dwa mutale, aby przegonić Banshee jak najdalej. Akysz Banshee, Akysz, nie jesteście tu potrzebne. Spadać na szczaw z tym Banshee. Nie ma jeszcze żadnych pół, dopiero skończył się robić eBay, więc wieżyczki pojawią się, ale może to być ciut za późno? Nie, to nie będzie ciut za późno.
Siódemka, przepraszam, siódemka mutali wystarczą do obrony. Tutaj pierwsze tory są tworzone, więc timing nie najgorszy. Ważne jest jednak to, że Polak nie stracił za dużo dron. 5 dronek zabitych, tutaj jest nie najgorsza sytuacja. No, ale tutaj może się uderzać. Każda teraz zabita SCV-ka to jest na plus Polaka. U góry z dużo już nie pokombinuje. Dwie SCV-ki to zawsze jest oczywiście coś. No i co? Hydralisk Den, więc Roach Hydra w ostatniej na tej mapie Dana grał same Roache. Tylko i czy Roache z mutaliskami. Teraz Elazer będzie grał Roach Hydra. Hydry będą tutaj dosyć dobrym pomysłem. Przede wszystkim też dlatego, że hydraliski będą w stanie walczyć na przykład z Banshee oraz Wikingów, jak coś będą mogły się pozbywać, gdy te będą w przestrzeni powietrznej. To chyba nie ma sensu jeszcze walczyć, ale wiecie, co by się teraz przydało. Tak z 5 Banelingów turlających się w stronę wydobycia. Nerdgasm po prostu. Nerdgasm pierwsza klasa. Do tego wszystkiego Infestation Pit. Ciekawi mnie. O, bardzo ładny containment. Zatrzymana produkcja czołgów. To się przydaje. Na mechowicach coś takiego zrobić, biorąc pod uwagę, że jest tylko piątka faktorek, to opłaca się taką fabrykę przyblokować. I Hive, więc bezpośrednio droga do Viperów. Co będzie, czy będzie wyciągał jednostki, czy będzie chciał je oślepić? To jest dobre pytanie. W sumie będzie mógł wyciągać sobie pojedyncze tory i pozbywać się tego bardzo szybko, no tylko oczywiście Wikingi będą ponad wyraz upierdliwe. Hive bez upgrade'ów dla jednostek latających, bez mutaliski pozostaną tak jak były na 0-0, mogą one oczywiście nakładać tą presję gdzieś, jeszcze spróbować zaatakować. Fajnie wieżyczka z przodu postawiona, żeby wall był nieatakowany, co nie zmienia faktu, że... Lingi będą mogły to oczywiście zniszczyć. Lingi prawą stroną mogłyby do maina wpakować się bez większych problemów. Złota ekspansja u polskiego gracza działa już pełną parą. 78 harvesterów jest w tej chwili. Polak ma ładną przewagę ekonomiczną. 300 minerałów od 300 do 500, w zależności od tego, czy akurat muły jakieś są. Więc to wygląda dobrze. Wkurzające są te Wikingi. Dobra, Vipery, Hydraliski, do tego wszystkiego coraz więcej Helbatów. No i jeżeli uda się rzucić Blinding Cloud, ta armia zostanie przyblokowana przez chwilę. Hydrale mają naprawdę duży DPS, będą mogły się tego pozbyć, ale boję się tego, w jaki sposób będzie to rozgrywał Marine Lord, że on mądrze porozstawia swoje Siege Tanki. Tu jeszcze Overlordy są mordowane, ale bez Supply Blocka na szczęście. Może dobrym pomysłem byłoby tutaj pomyśleć o przejściu później w ultraliski, które na tą kompozycję by się idealnie wręcz sprawdziły. Bo boję się, że te Roach Hydra może nie wystarczyć. 2-2, chyba dopiero jak to się skończy robić, wtedy pomyślimy Elazer, żeby zaatakować. Elazer wygrał swoją drogą turniej, który organizowałem na Falcon 2014, turniej StarCrafta 2. Wygrał w finale z Tefelem. Naprawdę Greater Spire będzie chciał grać Broodlordy na taką ilość Wikingów i tory. No dobra, jak chce, to niech będzie. Jeszcze szuka tej armii, widzi gdzie jest, rozstawione czołgi. Ja bym stąd spadał na sztab. Na pewno bombek nie pompować, bo to jest zbyt niebezpieczne. Blinding Cloud gdzieś będzie. Nie widziałem Blinding Cloud, za to widzę. Jest z tyłu, udało się parę sztuk rzucić. Co zostało zniszczone z przodu? Przede wszystkim z przodu padły wszystkie Helbaty, które stanowiły pewnego rodzaju bufor między Siege Tankami a tą armią. Tylko, co dalej? Te czołgi nawet nie rozstawione teraz mają niezły DPS. Coraz więcej Helbaty są już odbudowywane. 19 Roachy, Hydraliski, no i Greater Spire. Po raz kolejny tylko. No kurde, tu są Wikingi. Broodlordy tak średnio będą mi pasowały na to. Naprawdę słabo będzie to mi pasowało.
Chyba że pozbędzie się jakimś z tych wikingów, będzie wyciągał wikingi viperami. Hydry to zniszczą, atak od tyłu. Czemu by nie? Jedne, dwie hydry, albo tak naprawdę zabawmy się w wymianę baz. To jest chyba jeszcze lepszy pomysł. Więc wymiana baz. Oj, jeżeli te siege tanki zostaną za sekundę rozstawione, to ja tutaj nie widzę żadnej opcji zniszczenia trzeciej bazy, a Polak z... wow. Cztery Vipery były i nie ma czterech Viperów. Więc cóż, Polak jest zablokowany, złapany jest supply block i GG. 1-0 dla Marine Lorda.